Dolny Śląsk z Wrocławską, przystanek Wąsosz. Nieprzypadkowy kierunek, nieprzypadkowe miejsce, pierwsze miejsce, w którym w ramach naszej akcji się pojawiliśmy. Byliśmy tutaj też przed rokiem, miejsce zauroczyło nas ogromnie, postanowiliśmy wrócić na samym początku naszej kolejnej akcji, akcji Gazety Wrocławskiej. Na zaproszenie pana burmistrza, pana Zbigniewa Stuczyka i na zaproszenie pana zastępcy pana burmistrza, pana Grzegorza Kordiaka, odwiedziliśmy Wąsosz. Ten dzień będzie na pewno bardzo emocjonujący. Zobaczymy, co aktualnie dzieje się w Wąsoszu, jakie plany są na przyszłe miesiące i czym Wąsosz chce się pochwalić na całym Dolnym Śląsku. Panie burmistrzu, proszę powiedzieć, co dzisiaj przed nami? Dzień dobry, pani redaktor, szanowni państwo. Chcielibyśmy dzisiaj powiedzieć kilka słów o tym, co się dzieje na terenie miasta i gminy Wąsosz. Znajdujemy się przy stanicy spływu kajakowego na terenie miasta Wąsosza i tu, korzystając z okazji, chciałbym serdecznie i gorąco zachęcić wszystkich, którzy interesują się sportem, interesują się turystyką, zwiedzaniem pięknych miejsc, pięknego krajobrazu, żeby chcieli i mogli przyjechać na teren miasta Wąsosza, gminy Wąsosz i skorzystać ze spływu kajakowego, na którym właśnie się znajdujemy, a który będzie w tym roku również modernizowany. Rok 2018 jest rokiem w województwie dolnośląskim rzeki Odry, a rzeka Barysz, przy której stoimy, jest jednym z jej dopływów. I jako gmina Wąsosz wystąpiliśmy do pana marszałka o dofinansowanie części naszych działań związanych z modernizacją spływu kajakowego i otrzymaliśmy środki finansowe na modernizację tego spływu. Chcemy zrobić nowy trap, zejście tutaj na pomost, wraz właśnie z nowym pomostem, który będzie dostosowywał się do poziomu wody w rzece. Chcemy oznakować dodatkowo trasę całego spływu przez teren całej gminy Wąsosz. Chcemy dokupić trochę sprzętu nowego, między innymi rowerki wodne, tak żeby nie tylko pojedyncze osoby czy osoby, które mogą pływać kajakiem, ale wręcz całe rodziny, żeby mogły tutaj miło, ciekawie i przyjemnie spędzać czas. To też znakomity czas. Dzięki nowo wybudowanej drodze ekspresowej S5 w zaledwie 45 minut prosto z Wrocławia możemy być w Wąsoszu. Tak jest, szanowna pani redaktor. Nie ma co ukrywać. Dostęp od dużych miejscowości na gminy, które leżą na prowincji, tak to nazwijmy, między innymi gmina Wąsosz, stał się bardzo łatwy i bardzo szybki. Dojazd z samego Wrocławia do naszej gminy, tak jak sama pani powiedziała, na poziomie 45 minut, a więc żadna odległość, żaden przedział czasowy, żeby śmiało tutaj spokojnie do nas dojechać. Panie burmistrzu, co dziś przed nami? Chcielibyśmy pokazać kilka miejsc i kilku ciekawych ludzi z terenu naszej gminy. Chciałbym opowiedzieć za pośrednictwem oczywiście tych ciekawych miejsc i tych ciekawych ludzi o naszej gminie. Będzie z nami pani Wiktoria Kowalczuk, która od kilku ładnych, dobrych lat zajmuje się pszczelarstwem na terenie gminy Wąsosz. Mam nadzieję, że państwa to zainteresuje. Zainteresuje państwa historia naszego zespołu ludowego Wąsoszanki, który od wielu, wielu lat, mnie jeszcze nie było na świecie, nawet kiedy ten zespół już świetnie tutaj działał, funkcjonował i rozsławiał gminę Wąsosz na terenie województwa dolnośląskiego. Chcielibyśmy pokazać jeden z naszych prężnie działających zakładów produkcyjnych na terenie gminy Wąsosz, a tym samym spróbować ich zareklamować na Dolnym Śląsku, w świecie. Chcielibyśmy też pochwalić się, tak jak powiedziałem już o tej infrastrukturze turystycznej, ale pochwalić się również naszym klubem sportowym, Stowarzyszeniem Orla Wąsosz, który występuje w czwartej lidze dolnośląskiej. Jeśli sport, to będziemy też mieli okazję odwiedzić dzisiaj laureatkę plebiscytu sportowego Gazety Wrocławskiej, panią Joannę Lorenz. Tak, pani redaktor, pani Joanna Lorenz, no myślę, że jest taką naszą, nie tylko naszą lokalną gwiazdą, ale osobą, która zaczyna występować na arenie województwa, na arenie kraju i mam nadzieję, że w niedługim czasie również na arenie międzynarodowej. Pani Asia jest zwykłą osobą, która zaczęła interesować się sportem, bieganiem. Bez żadnego doświadczenia, bez żadnego lekarza, bez dietetyka, bez trenera, właściwie sama swoimi własnymi siłami, uporem, zainteresowaniem, energią sprawiła i spowodowała to, że te jej wyczyny
są tylko i wyłącznie jej własnym sukcesem. Sukcesem, na który sama pracowała. I tym również, może nie my, ale chcielibyśmy, żeby pani Asia się pochwaliła. W takim razie zapraszamy razem z nami. Mamy nadzieję, że tak jak my teraz, tak państwo w późniejszym czasie odwiedzicie gminę Wąsosz i przekonacie się sami o urokach tego miejsca. Serdecznie wszystkich mieszkańców województwa dolnośląskiego, wszystkich wrocławian, serdecznie zapraszamy do odwiedzenia gminy Wąsosz.